Witam na moim kanale, zostaw subskrypcję. Idziemy do Ikarosa 200. Szybko Wam pokażę, jak to wygląda w środku. Fotel kierowcy, kierownica. 650 tysięcy przebiegu ma ten wóz. Tutaj jest kokpit. Przyciski do otwierania drzwi i do zamykania. Wajcha zmiany biegu. Piraneczka. Troszeczkę podarta. Lusterko. Lecimy do tyłu. Fotele skórzane albo ala skórzane. Nie pamiętam, z czego to było wykonane, ale fajnie zachowane. No i największa atrakcja tego autobusu to ten przegół. Kto pamięta, jak to jeździło fajnie? Tutaj ciężko było stanąć, bo zawsze dzieciaki stały. Lecimy do tyłu. Foteliki w jednym rzędzie, pojedyncze. Rurki wytarte, zauważcie, na wysokości ręki. I przycisk do chyba otwierania drzwi to służyło. Po prawej stronie mamy podwójne siedzenia, też fajnie zachowane. Znowu rurka wytarta po rąk. Następny przycisk. No i ten super przegół. Ja pamiętam, jak jeździłem, zawsze się bałem tutaj stać, ale i tak stałem. Przy skręcie to fajnie jeździło. Dalej foteliki, znowu podwójne. VIP-owskie miejsce. Rurki znowu powycierane na wysokości rąk tylko. I co najlepsze, idziemy do kierowcy. Kabina kierowcy, tak to wygląda. Na szybko Wam pokażę. 6 biegów. 650 tysięcy przebiegów. Prędkościomierz, obrotomierz, wajcha do zmiany. Popielniczka, proszę Państwa. I do zmiany chyba teraz. I teraz parę zdjęć jeszcze, które udało mi się zrobić. Na szybko tego fajnego wozu. Stał on na zajezdni w naszym mieście, nie powiem gdzie. Jest on na żółtych tablicach, więc jest zarejestrowany zapewne jako zabytkowy, ale był otwarty, można było za zgodą do niego wejść. Fajnie zachowany, widocznie jeździ na jakichś pokazach przez brus. Chyba to jest zajezdnia, nie wiem. Dobra. Zobaczcie sobie, jak to wygląda i liczę na to, że zostawicie łapkę, subskrypcję lub cokolwiek, żebym wiedział, że byliście, oglądaliście i Wam się ten film podobał. Dzięki i na razie.